Na Multi Dufan nadszedł czas na pojedynek. Jedzenie z czekolady kontra prawdziwe jedzenie. Które jest fajniejsze? Za chwilę się dowiemy, dlatego zostańcie z nami. Mam nadzieję, że to będzie coś smacznego. Zastanawiałam się, skąd ten paskudny zapach. Okazało się, że to ten śmierdzący ser. Tak, tym razem mamy pecha. Chociaż dziwne, mój kawałek prawie wcale nie pachnie. Tak, to prawda. Mój z kolei śmierdzi nie do zniesienia. Nie wytrzymam z tym zapachem. Muszę ścisnąć nos spinaczem. A co ze mną? Na mnie też czeka ten ohydny ser. Nie dam ci mojego spinacza, bo inaczej się uduszę. Radź sobie sama. Poza tym zaraz zjem mój czekoladowy ser, a ty mnie rozpraszasz. Spróbujmy. Pachnie wspaniale. Ale pyszne. Mój ser pachnie wspaniale i smakuje równie dobrze. Daj mi spróbować. Spójrz, jakie paskudztwo na mnie czeka. Zlituj się nade mną. Oczywiście, że tak. Zawsze jestem gotowa się z tobą podzielić. Ej, myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Naprawdę myślałaś, że dam ci mój pyszny ser? Nie ma mowy. Sama sobie z nim poradzę. Nie marudź, tylko jedz swojego śmierdziela. Kurczę, chyba się rozchoruję, jak to zjem. Ale i tak muszę spróbować. Fu, to jest ohydne. To najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłam. Nie tknę tego więcej. Nie, zasady są jasne. Każdy musi zjeść ser, nawet jeśli jest naprawdę obrzydliwy. Wymyśliłam, co mi pomoże. Potrzebuję syropu. Mam nadzieję, że pomoże choć trochę zniwelować zapach tego sera. Ale wymyśliła. I jak? Smakuje ci? Smacznego. Jeszcze się ze mnie nabijasz? Dam ci nauczkę. I co? Smakuje ci teraz? Za co? Wow, ale fajnie. To jest prawdziwy domek dla lalek. Marzyłam o nim, odkąd byłam małą dziewczynką. Ja też mam domek. Ale nie wygląda jak domek dla lalek. Yummy. A, jest zrobiony z czekolady, więc nie będę mógł się bawić, ale będę mógł go zjeść. A ja nie jestem głodna. Wolę się dobrze bawić, niż napychać żołądek. La, 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 la. Yeah! Ale fajne laleczki. Czekolada jest pyszna. Hello. Ale zabawa też jest fajna. Mam dziwny, ale myślę, że całkiem super pomysł. Chciałbym zamieszkać w tym czekoladowym pałacu. Ale muszę się zmniejszyć. Czy mogę prosić o magiczny eliksir? What's the matter with you? Żebym się skurczył. Proszę. Świetnie. Dziękuję bardzo. Teraz spełnię moje marzenie. Ciekawe, czy to naprawdę zadziała. Ekstra! Nawet nie wiedziałem, że takie mikstury istnieją. Muszę się wprowadzić do tego ładnego domku. Już czuję, jak moje wnętrzności się kurczą. Ojej! Tu się dzieje jakaś magia! Prawdziwa magia! Teraz mogę mieszkać w tabliczce czekolady, a ty nie! Mogę też spać na czekoladowym łóżku. Chociaż, dlaczego miałbym tu spać? Lepiej to zjem. Wszystko jest z czekolady i wszystko jest pyszne. Ale nie nasycę się tym kocem. Chcę więcej. Zjem to ogromne lustro. Chyba jestem w raju. Nigdy nie sądziłem, że super jest być takim malutkim. To najfajniejsza rzecz, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła. Mogę jeść wszystko, co tutaj jest. Ale to jest pyszne. Ojej, chyba kończy się ta bajka. Żegnaj, mój czekoladowy domku. Coś ty zrobił?
Dlaczego zepsułeś mój domek? Przecież nie zrobiłem tego specjalnie. Nie kłam. Wiem, że zrobiłeś to celowo. Chociaż wiesz co, ten widok mi wszystko wynagradza. Nawet mój domek. Twoja pupa wygląda przezabawnie. To tak jakbyś dopiero co skorzystał z toalety. Co? Jak to się stało? Dlaczego mi nic nie powiedziałaś? Trzeba coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że jest tam coś fajnego. Więc spójrzmy. O nie, to oczy! Dobra, cicho. Najpierw musimy sprawdzić, z czego są. Są jadalne! Naprawdę? Super! Ja mam czekoladowe! Ale to fajne! Też bym chciała mieć tyle czekolady. Tyle czekolady i wszystko dla mnie! Ekstra! Jestem zachwycona. Ale to jest pyszne. Może ja też spróbuję? Nie, masz swoje. Racja, mam. I bardzo lubię żelkowe gałki oczne. Ale czekoladowe też bym chciała. Chyba wiem, jak zdobyć czekoladowe oko. Jest na to jeden sposób. I po wszystkim! Teraz cała czekolada jest moja. Miała rację. Jest pyszna. No hej, Jess, jestem. Czy jest coś, co chciałabyś mi powiedzieć? Mam do ciebie kilka pytań. Dlaczego jesz moją czekoladę? Poradziłam sobie na medal. Pozbyłam się Jess i odzyskałam czekoladę. Świetna robota. Wow, nowa klawiatura. Mogę używać jej do grania w gry. Ekstra! Tylko byś grał. Ja też mam klawiaturę, ale myślę, że jest fajniejsza niż twoja, bo jest czekoladowa. Na pewno nigdy nie miałeś czekoladowej klawiatury. A ja mam. Muszę się tylko przekonać, czy dobrze smakuje. Nie tylko ładnie wygląda, ale jest też smaczna. Mam ochotę to wszystko zjeść do ostatniego kawałka. Yummy. Ale mam farta. Ja też wypróbuję moją nową klawiaturę. Można obejrzeć coś na YouTubie. Oczywiście MultiDo, najfajniejszy kanał z challenge'ami. Zawsze ich podziwiam. A teraz nadszedł czas na małą grę. Przecież głównie do tego służy ta klawiatura. O, już grasz? No dawaj, na prawo. Weź to, tak. Wejdź tutaj. Świetnie. Nie sądziłam, że granie w gry jest takie emocjonujące. Może pozwolisz mi też zagrać? Zrobię to tylko wtedy, gdy dasz mi czekoladę. Czekoladę? No dobra. No to trzymaj. Graj. Tak, super ci idzie. Wiem, nauczyłam się od ciebie. A masz. Wygrałam, chcę jeszcze. Stój! Ja zacznę pierwsza. Co ja mam z tym zrobić? Po co mi jeden but? Może jest jadalny? Nie wiem. No, trzeba spróbować. Nie. Tego nie da się jeść. Co za ohyda. Smacznego. Ciekawe, co ja mam. Ojej! Mam większego farta niż Jess. Mój but jest ładniejszy i smaczniejszy. No i... Nic, tylko że ja mogę go zjeść, a ty swojego nie. Jeśli tak dobrze smakuje, to daj mi spróbować. Jesteśmy przyjaciółkami. Nie ma mowy. Proszę, proszę. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Chociaż cukierka albo obcas. Nie. Tylko polizać czekoladę. Proszę. Nie. Tak? To pożegnaj się ze swoim butem. Nie, co ty robisz? To było takie pyszne.
to za karę, że jesteś taką chciwuską. O, przykleił się nawet kawałek czekolady. Super. Twój but jest naprawdę smaczny. Wszystko zniszczyłaś. Dzwonię. Dobra, Jess, dowiedzmy się, co na nas czeka. Spójrz, to kotek. I to nie taki zwykły. Myślę, że to czekolada. Tak, mam rację. To jest czekoladowy kociak. Ekstra. Naprawdę masz wielkie szczęście. Ciekawe, co mnie czeka. Ojej, jaki piękny. Nazwę go Kruszynka. Jest taki słodki. Mogę go pogłaskać? Jeszcze czego? Masz własnego kota. No i dobra. Czekoladowy kotek mi wystarczy. Kruszynka też jest głodny. Myślę, że z chęcią napije się mleka. Tylko spójrzcie, jaki jest słodki. Tak, słodziaczek. Chyba mam pomysł, co zrobić z twoim mlekiem. Skoro Kruszynka już się napił, to mój kotek też trochę skosztuje. Myślę, że mleko mu posmakuje. A ja z chęcią zjem czekoladę z mlekiem. Lubię takie połączenia. Ale super! Twój kotek jest słodki, a mój pyszny. Wszystko sprawiedliwie. Masz rację. Do takiej czekoladowej miseczki mogę nalać mleka. Zobacz, jak super. I mleko zrobiło się czekoladowe, a czekolada jest bardziej mleczna. Po prostu idealnie. Ja też mam ochotę na coś pysznego. Chyba mam pomysł. Spójrz, Kruszynka został księciem. A raczej królem. To trochę dziwne. A co to ma wspólnego z czekoladą? Sprawdźmy, co fajnego nas czeka. To wcale nie jest fajne. To papryczki chili. Tak. Jedz pierwsza. Dlaczego ja? Ty zaczynaj. Nie ty. Nie ty. Wystarczy. No jedz już. A dlaczego ja? Mam nadzieję, że nie są tak ostre, jak mi się wydaje. To jest pyszne. Są czekoladowe. I wcale nie są ostre. Ale mam farta. Jeszcze jakiego? To naprawdę super. Muszą być naprawdę smaczne. Jeszcze jak? Chcę zjeść każdą z nich i zrobię to tak szybko, jak to możliwe. Jestem zachwycona. Brawo! Nic smaczniejszego nie jadłam od dawna. Rewelacja. Tak ci zazdroszczę. Masz szczęście. Dzięki. Spójrz, co tam na ciebie czeka. Niestety nie mam szczęścia. Wątpię, że moje papryczki też są czekoladowe. Raczej są prawdziwe. Ale nadzieja jest. Nie jest tak źle, jak myślałam. Może wcale nie są ostre. Co? Jak to? Wcale nie są ostre? Co? To jest po prostu okropne! A ja mówiłam, że papryka jest ostra. Pomocy! Nie wytrzymam tego dłużej! Spokojnie, musisz to tylko czymś popić. Na przykład... Tabasco. Dawaj to szybko! Potrzebuję jakiegokolwiek płynu. Jakiegokolwiek? Nie sądzę, że polubisz tabasco. Co to jest? O nie! Wygląda na to, że jesteś gotowa do lotu na orbitę. Bądź ostrożna. Wow, naprawdę jestem w kosmosie. I chyba zaraz spadnę. Tylko nie na mnie! Nie na mnie, nie na mnie! Przepraszam, celowałam gdzie indziej.
Nie ma sprawy. To moja wina. Sorry. Nie, ja chcę być pierwsza. I po co mi jeden pantofel? Co mam z nim zrobić? Może jest jadalny? Fuj, nie, nie da się tego zjeść. Smaczne? To naturalna skóra. Zastanawiam się, co ja mam. Wow, mam o wiele więcej szczęścia niż ty. Mój but jest o wiele ładniejszy i smaczniejszy. No i co z tego? Nic, po prostu ja mogę go zjeść. Skoro jest taki dobry, mogę spróbować? No proszę. Daj chociaż cukierka. Nie. Albo obcas. Nie. A mogę polizać czekoladę? Proszę. Nie. Tak? To pożegnaj się ze swoim butem. Nie, za nic. On był taki pyszny. Trzeba było się podzielić. O, został nawet kawałek czekolady. Super. Naprawdę niezły bucik ci się trafił. Dlaczego to zrobiłaś? Ciekawe, co tym razem kryje się pod kloszami. Czy ty to widzisz? To są iPhony. I to nowe, ale fajnie. Zgadzam się. Od dawna chciałam mieć nowego iPhona, a teraz w końcu go mam. Co dziwne. Dlaczego nie działa? Na moim palcu jest coś brązowego. Co to jest? To jest... czekolada. Teraz ja otwieram pudełko. Też jestem ciekawa. Wow, wow. Dokładnie, wow. Od razu chcę się zrobić nowe selfie. Ja też chcę. Zepsujesz mi zdjęcie. Zepsuję? Zaraz zobaczymy, kto komu to zepsuje. Takiego klauna na pewno się wystraszysz. Bu! A, kim ty jesteś? Tylko mnie nie zjedz. Ha, myślę, że to zadziałało. Dlaczego to zrobiłaś? Mój nowy iPhone się rozbił. Wszystko przez ciebie. Trzeba było się ze mną sfotografować. Wiesz co? Właśnie wpadłam na genialny pomysł. A może ja dam ci mojego iPhone'a, a ty mi dasz czekoladę? Co o tym myślisz? No dobra, zgadzam się. Dobrze, że nie ma pojęcia, w jakim on jest stanie. Zobaczmy. Jaki on jest ten iPhone, co? Dlaczego on jest zepsuty? Nic nie wiem, miałem czekoladę. Moją czekoladę. Oddaj mi ją. What? Prawie wszystko zjadłaś. Wstydź się. Może ten czekoladowy kabel pomoże mi przywrócić to wszystko na właściwe tory. Muszę go tylko podłączyć. Ciekawe, co się stanie. Ale fajnie, czekolada jest znowu cała. Ekstra. Mogę znowu zjeść iPhone'a. Magiczna ładowarka. Nie muszę się martwić o jego stan. Zawsze może wyrosnąć z niego nowy iPhone. Niesamowite. A gdzie się podział kabel? Sprawdźmy. To jest właśnie chyba ta ładowarka. Jest równie czekoladowa jak sam iPhone. Czyli jest tak samo pyszna. Oj, prawie skończyłam mojego iPhone'a. Muszę go naładować. Dziwne. Dlaczego nie odrasta? Nie podoba mi się to. Może coś jest nie tak z ładowarką?
ja nic nie wiem. Właśnie zjadłam twój przewód. I ładowarkę. I to było pyszne. Zjadłaś, a ja zostałam bez magicznego iPhone'a. A mogłam go jeść w nieskończoność. Mam nadzieję, że jest tam coś fajnego. No to sprawdźmy. A, to przecież oczy! Dobra, cicho. Najpierw musimy sprawdzić, czyje one są. Nie mamy się czego bać. Są jadalne. Naprawdę? Super. Ja mam czekoladowe. Wow, jakie to fajne. Też bym chciała mieć tak dużo czekolady. Tak dużo czekolady jest tylko moja. Jestem zachwycona. Może ja też spróbuję. Nie, jedz swoje. Racja. Moje oko też jest smaczne. Uwielbiam żelkowe oczy. Ale czekoladowe też bym chciała. Chyba nawet wiem, jak je zdobyć. Jest na to jeden sposób. I po wszystkim. Teraz cała czekolada jest moja. Miała rację. Jest pyszna. Jess. Cześć, to znowu ja. Czy jest coś, co chciałabyś mi powiedzieć? Mam do ciebie kilka pytań. Dlaczego jesz moją czekoladę? Naprawdę świetnie się spisałam. Pozbyłam się Jess i odzyskałam czekoladę.